towarzysznica wybuchu powstania faszystycznego. Miałam wtedy 12 lat i dobrze pamiętam, jak to było. 1 sierpnia tego właśnie roku o 5 po południu usłyszeliśmy pierwsze strzały, coraz bliższe i częstsze. Przyszła wiadomość, by zejść do piwnicy i tam się ukryć. Mieszkałam z rodzicami i młodszymi dwiema siostrami, 5-letnią Basią i 10-letnią Marysią. Mieszkaliśmy przy ulicy Smolnej 10, w samym centrum Warszawy, naprzeciw Muzeum Narodowego i przed wjazdem na Most Poniatowskiego. Strzelanina była coraz głośniejsza, a na nasze podwórze biegli żołnierze niemieccy, podlali benzyną budynek frontowy, tam było nasze mieszkanie, a następnie podpalili tak zwanymi miotaczami ognia. W małym piwnicznym pomieszczeniu z innymi lokatorami czekaliśmy przerażeni, co dalej się stanie. Spaliśmy na skleconych rygowiskach i tak trwało kilka dni. Piwnice zostały połączone między budynkami, tak że nie wychodził nikt na ulicę. Smolna, Foksa, Tamka, Czerniakowska, Książęca i w dół Wisły zajmowali powstańcy. A Most Poniatowskiego, budynek na rogu Jerozolimskich i Nowego Światu, PGK ma znana, Bank Gospodarstwa Krajowego, Muzeum Narodowe zajmowali Niemcy. To pewien czas słychać było ryk wyrzutni pocisków, nazywano je korowami. I wszyscy się tego bali, bo nie wiadomo było, gdzie wybuchnie pocisk. W sierpniu i wrzesień były bardzo gorące, wręcz upalne. Obok naszego domu, przy Smolnej 8, znajdował się szpital oftalmiczny, chorób oczu. Gmina Zofii Polnicki. Wokoło rozkładały się piękne ogrody. Rosły tam pomidory i z młodszą siostrą je zbierałyśmy. Mama na nas krzyczała, ale dzieci nie znają uczucia strachu. Pewnego dnia mama przyniosła kawałek mięsa, zabitego konia dorożkarskiego i usmażyła nam danie. Do dzisiaj pamiętam smak słodkawy tego mięsa, ale nie było co jeść. Rosło napięcie i strach. Samoloty pikowały, ostrzeliwując ulice i barykady, rzucały bomby. Nadeszła wiadomość, że trzeba przenieść się do budynku Muzeum Narodowego przy ulicy 3 Maja, vis-a-vis. Pamiętam, że wśród nas siedział także starszy pan, właściciel fabryki czekolady, pan Wedel. Po kilku godzinach kazano iść w stronę dzielnicy Wola. Tam, przed kościołem świętego Józefa, na placu Narutowicza, dokonano selekcji. Kobiety z dziećmi oddzielnie, mężczyźni osobno. Wywieziono ich później na tak zwane roboty do kopania rowów i okopów. Tata mój trzymał na rękach młodszą siostrę, mama założyła mu chustkę na głowę, tak przebrany za kobietę, wszedł na nie do kościoła, dając przedtem Niemcowi więcej z szyi siostry metalik pańcuszki i tak się uratował. Po kilku dniach, przepraszam, godzinach, popędzono nas do Pruszkowa koło Warszawy. Tam znajdował się tak zwany obóz przejściowy. Kilka dni spaliśmy w tak zwanych wagonach bydlęcych, towarowych. Rano rozdawano kawę Lurę. Działała wtedy taka organizacja RGO Rada Głównoopiekuńcza. Wreszcie po kilku dniach załadowano nas na tak zwane lory. To są odkryte wagony, pełne żelastwa, hak, gwoździ. I nastąpiła wywózka w głąb kraju. Dojechaliśmy do miasta Końskie. I gdy pod semaforem pociąg stał, ludzie zaczęli uciekać, my także. Nastąpiła tułaczka ze wsi do wsi. Gospodarze dawali nam schronienie, a to w stodole, a to na klepisku izby. Dawali nam też jedzenie. Wreszcie dotarliśmy do Kielc, gdzie mieszkał brat mego ojca, inżynier leśnik Mieczysław Ziajowski, jest tam z domu Ziajowska. A z żoną Jadwigą, z domu Orzeszko, z tych Orzeszkowych, prawda, to znamy z literatury, i dwoma synami, ode mnie starszymi, 16-letnim Leszkiem, 18-letnim Jurkiem. Aż wreszcie nastał styczeń 1945 roku, kapitulacja Niemiec. Wkroczyła do Kielc armia radziecka. Pamiętam przejazd czołgów główną ulicą i żołnierzy, skórzane jakby pilotka, takie nosili czołgiści czapki. Poprzez Lublin, tak zwaną budą ciężarówką, wróciliśmy do Warszawy. Nasze mieszkanie na Smolnej nie istniało. Poszliśmy do babci Wiktorii, matki mego
ojca i dom szósty, wspólny 17, mieszkanie 8, tam się zresztą urodziłam, ocala. A pierwszym piętrze nie było schodów, szło się po trapie. Zaczęły się pierwsze dni wolności, po 5 latach okupacji. Ale nie chcę, aby moje słowa były pełne wspomnień o śmierci. Stała się wielka tragedia. Kto widział film reżysera Romana Poniańskiego, pianista, wie, jak wyglądało to miasto. Ruiny i zgliszcza. Minęło 200 tysięcy ludzi. Ludzie stracili rodziny i dorobek życia, ale nie zginęła radość, że nastała wolność. Jak dalej toczyło się nasze życie, wiem. Przyszły nowe czasy. Wszystko zaczęło się odradzać i oto dobiliśmy do obecnych czasów. Teraz, kiedy mamy swobodę we wszystkim, jak organizujemy życie, jak osiągamy sukcesy, ponosimy porażki, jak i mamy dostęp do wiedzy i rozwoju, poznawania świata, jak nękają nas epidemie i nieudane pomysły, to mamy w sercu uczucie pod tytułem patriotyzm. A co to jest? Jest to stan ducha, kiedy czujemy moc, natchnienie, wzruszenie, nie umiemy tego wyrazić słowa. Duma nas rozpiera, czujemy więź i wspólnotę z naszym narodem, gdy wciągany jest na marsz polska flaga i brzmi Mazury Lubelskiego. Czy to jest w wyniku sukcesu w sporcie, czy kulturze, od wchodu świat narodowych i tak dalej. Tak to jest. A przecież patriotyzm to także taki uczynek, gdy wspieramy potrzebujących, ratujemy cierpiących, oddajemy krew czy organ do przeszczepu, gdy pomagamy przy pożarze, przy powodzi. 1 sierpnia o prawie po południu, gdy jest teraz taki okresu, tutaj dzisiaj w całym kraju ustaje na minutę wszelki ruch i oddawana jest cześć i hołd powstańcom Warszawy. Chciałabym bardzo, aby teraz, gdy niesamowicie się śpieszymy, jak do samolotu, gdy rozmawiamy poprzez telefon komórkowy czy internet, gdy mało kontaktujemy się z rodziną i przyjaciółmi, widzę obostrzenia pandemii, abyśmy mówili inaczej i nie skrótowo, jak młodzież, nie przetrzymali, nie mówili tak szybko, jak karabin maszynowy, tylko jest nasza mowa. Trudno do nauczenia przez cudzoziemców, ale mówmy wolniej i ładniej, zrozumiale, z dykcją. Kto teraz mówi ładnie? Rektorzy, aktorzy, artyści, księża, znawcy retoryki i profesorstwa. Oczywiście nie każdy może być profesorem Bralczykiem czy Miotkiem, ale się trochę postarajmy. Mam jeszcze jedną prośbę. Nie zaśmiecajmy naszej małej ojczyzny. Gdy znajdziemy plastikową butelkę czy puszkę, odnieśmy do śmietnika. Bądźmy życzliwi i użyteczni. A wieczorem